właśnie wzięliśmy spontaniczny ślub. Mamy 20 lipca 2023, miało być 20 września 2024. Industrialna przestrzeń, impreza na około 80 osób, ale w kwietniu zmieniliśmy totalnie o 180 stopni. Przemyśleliśmy, przeliczyliśmy koszty, stwierdziliśmy, że wolimy coś mniejszego. Obcięliśmy liczbę osób o połowę, ścięliśmy koszty o 3/4. Ale wiecie co, był to ślub cywilny, według mnie było cudownie, mamy cudowne miejsce. Wzruszająco, emocjonalnie. Jest już po wszystkich oficjalnych częściach i zaraz lecimy sobie do Katowic, a wy cofnijcie się z nami do kwietnia i zobaczcie, jak to wyglądało. Zaczęliśmy to wszystko. Ale jeszcze zanim to, jeśli jeszcze nie subskrybujesz naszego kanału, koniecznie to zrób, bo jeszcze tego nie robisz. Kliknij czerwony przycisk subskrybuj tu na dole, żeby stał się szary, ale teraz zatrzymaj ten film. Weź sobie jakieś przekąski. I smacznego. Takiego, czego się nie spodziewaliście, więc cześć, siemka. Hej. Wstępnie teraz siedzimy i tak zaczynamy odwoływać nasz ślub, na razie tak wstępnie. Jest 26 marca. 2023, że tak zaznaczę. Mamy zarezerwowaną datę ślubu na 20 września 2024. I dochodzimy właśnie do momentu, w którym zdajemy sobie sprawę, że chcemy te pieniądze wydać inaczej, chcemy zredukować koszty jak się da i zrobić kameralne wesele. Pomysł jest dla niektórych wręcz abstrakcyjny, zapewne. Najlepsze jest to, że my ustalamy teraz, że wy o niczym nie wiecie i nie będziecie wiedzieć do momentu, aż my nie założymy obrączek na palet. Trzymajcie kciuki, żeby nam się udało podczas świąt. To będzie wyzwanie. Musimy to jakoś rodzicom sprzedać. Odkąd wróciliśmy z Rybnika, wszystko dzieje się tak dynamicznie. Załatwiamy salę, załatwiamy praktycznie no wszystko, bo załatwiliśmy już urząd, teraz lecimy po obrączkę. Także musimy jeszcze dograć zaraz o ślubie więcej, bo okazuje się, że będzie on jednak w Rybniku. Także szok. W ostatnich dniach naprawdę dużo się wydarzyło. Nagrywamy Wam to wszystko 15 kwietnia. Po naszym powrocie już do Warszawy od razu udaliśmy się do Urzędu Stanu Cywilnego. To w ogóle też był hit. Poszliśmy do urzędu na Bielanach, a ślub ostatecznie będzie w Rybniku. Tutaj nie będzie... Jak to się stało? To skomplikowane. Nasze wszelkie dokumenty, potwierdzenia poszły do Rybnika, tam odbędzie się ślub. Ślub cywilny i przyjęcie. Przyjęcie, obiad, kawa... I tyle. I weźcie, znajdźcie lokal. Mi tak przyszło do głowy, że przecież jeszcze jest i Nowino w Rybniku. Jeszcze tam nie byliśmy tak naprawdę. Zbieraliśmy się tam kiedyś, ale nie udało nam się jeszcze dotrzeć. Mamy nadzieję, że przed samą uroczystością uda się nam dotrzeć jeszcze na taki prywatny obiad, który wy wcześniej może już widzieliście na kanale. Dotrzemy na pewno. Bardzo przyjemny menadżer. Od samego dnia, w którym zaczęliśmy z nim kontakt, on teraz... dzwoni, pisze maile, ustaliliśmy już wstępne menu i w sumie tym menu możemy się podzielić w tym momencie. Tak, a ja chciałem pozdrowić właśnie pana menedżera, pana Michała, bo po prostu kupił nas totalnie. Odpowiedni człowiek na odpowiednim miejscu. Będziemy zaczynać od zupy. Zupa krem z pomidorów w wazach, ona będzie podobna z jakimiś zielonymi kluseczkami. Na obiad nice. Przyjęcie nie będzie wege, będzie pół na pół, dlatego opcje nie wege, jak to na Śląsku, rolada na obiad musi być, będzie rolada, będzie pieczone udko z kaczki. Potem pieczony bakłażan z cebulką i pieczarkami, wegańska sztrucla. No wiadomo, kluski śląskie, must have. Muszą być. Ale coś, co nas skusiło nazwą, pire, ale nie byle jakie, bo z oliwą truflową. Truflową, o tak, to może być tak wybitne. Do tego musieliśmy wybrać sos. Sos poszliśmy klasycznie w pieczeniowy, ze względu na to, że po prostu rolada, kluski. Jednak nasze rodziny są dość takie tradycyjne, więc modra kapusta, miks sałat, surówka z marchewką i pomarańczą. Tort dostarczamy sami, właśnie ustalamy sobie tort bez cukru. Ja się tak cieszę, bo jest znów tak cudowny kontakt. Wysyłamy sobie na razie maile ustalenia. Najbliższy wtorek mamy też spotkanie z naszą fotograf, gdzie zdradzimy jej nasz... Tak, bo fotograf jeszcze nic nie wie. Ale jeszcze musi skołować świadkową. Nie będziemy zapeszać, na razie nie będziemy mówić. Jak się uda dograć tą osobę, o której myślimy, no to oczywiście będzie update w tym filmie. A! No i pozwoniliśmy po rodzinie. Ada już ma załatwione i ja za chwilę będę dzwonił. Jest 19 kwietnia i ja właśnie odebrałam z paczkomat paczkę z moją sukienką ślubną, bo tak zamówiłam. Jeszcze w tym momencie nie mówię Wam skąd, bo nie wiem jak będzie leżeć i nie wiem czy ostatecznie to będzie ta. Ale jeszcze chwila i przymierzę. Tutaj jest ten sklep, z którego zamówiłam. Zaraz otwieram. O, tutaj nawet instrukcja przymiarki. Cena. Jakieś zdjęcie. I dalej otwieram.
Powiem wam, że nie myślałam, że popłaczę się, jak przymierzę tą sukienkę, ale założyłam jeszcze buty i ona jest naprawdę przepiękna, także macie taką moją reakcję. Dosłownie sekundę po przymierzeniu muszę zaraz zrobić kilka zdjęć, podesłać mojej mamie, mojej świadkowej, osobom, które mogą ją zobaczyć. Na ten moment jestem zadowolona, muszę ją jeszcze tak zobaczyć. Wybaczcie, że nagrywam w ten sposób, a nie aparatem. Ale ustaliliśmy z Łukaszem, że właśnie w ten sposób też będziemy nagrywać. Mały update a propos mojej sukienki ślubnej, bo stwierdziłam, że musi iść do krawcowej. Bardzo nie chciałam jej zwracać, oddawać. Napisałam do dziewczyny na Instagramie odnośnie rozmiaru. Ona napisała, że kupiła S, ona była za mała, potem kupiła M, była za duża i też oddała do krawcowej, więc ja też się na to zdecydowałam. Teraz tak, 15 maja mamy do odbioru obrączki, a 16 maja idę właśnie odebrać tą sukienkę i mam nadzieję, że wszystko będzie ok, bo został złapany ten gorset i te ramiona troszeczkę, żeby one tak nie opadały i nie ślizgały się po całym ramieniu, także czekam. 23 kwietnia. Tak. Czyli wczoraj poszliśmy na taki dość duży shopping. Już wczoraj nam się nie chciało tego dogrywać, byliśmy zbyt zmęczeni. Poniosło nas, no bardzo, pojechaliśmy do Factory Annopol, gdzie Łukasz kupił garnitur i fajnie się złożyło, bo w sumie już spodnie z garnituru były do odbioru, więc pan młody jest w pełni ubrany. Nie, nie mam skarpet i spinek. Ach, no dobra, ale tak to już mamy praktycznie wszystko. Kupiłam wczoraj buty, kupiłam wczoraj torebkę, kupiłam opaskę do włosów. Czyli pani młoda też jest ubrana. No, ja czekam teraz na moją sukienkę, aż krawcowa wprowadzi w niej poprawki i będzie do odbioru. Czego mnie brakuje? Mnie też brakuje skarpetek do naszej sesji ślubnej, gdzie będę w trampkach, także chcę, żeby były jakieś fajne skarpety. Co jeszcze wczoraj ogarnęliśmy? Jutro prawdopodobnie przyjdą nasze zaproszenia, przyjdą nasze winietki na stół i dzisiaj sobie zrobiliśmy już wstęp na rozstawienie gości, w sensie usadzenie ich. Teraz sobie zdaję sprawę, że te zaproszenia trzeba wypisać. Słuchajcie, znalezienie samochodu na krótki odcinek, dosłownie to jest odcinek Chwałowice-Popielów, Popielów-Rybnik. Dla kierowcy, który nas powiedzie, to jest około maksymalnie półtorej godziny pracy, bo my już po tym, jak on nas odwiezie, go nie potrzebujemy, bo ten samochód jest nam po prostu zbędny. Ceny tych kierowców to są tak około 800 zł, 1200 za to, że naprawdę ten kierowca przyjedzie po was i was zawiezie. Trochę przegięcie na takich krótkich dystansach. Kurczę, kiedyś znaleźliśmy numer telefonu, więc dzwonię do pana, pan ma syrenkę i poloneza. Syrenka niestety jest wyłączona z użytku, więc został polonez z 84. Zobaczymy go też w czerwcu. Zaproponował cenę 400 zł za przewiezienie nas, za to, za swój czas, za benzynę. Uczciwie. Na pewno też wam nagramy troszeczkę, jak pojedziemy do Gdańska, bo to będzie taki dość szalony wyjazd. Ale o tym za kilka dni znowu. 28 kwietnia, czyli w sumie jest 14 dni szybciej, idziemy odebrać nasze obrączki, już są, także stoimy przed apartem, mamy naszą karteczkę i w końcu... Mamy to, ale wy je dopiero zobaczycie w dniu naszego ślubu, także jeszcze musicie poczekać. Dzisiaj jest 29 kwietnia! Jesteśmy w Gdańsku. Będziemy prosić świadkową Olcia, to jest najbardziej szalona rzecz, jaką robimy. Ale my jesteśmy szaleni. Także będziemy prosić Olcię, którą poznaliśmy przez Instagrama, z Food Love People, o to, żeby została naszą świadkową. Zapraszamy ją z Arkiem na nasz ślub. Zobaczymy, czy to wypali, bo my nie tylko będziemy ich dzisiaj pytać, czy będą na naszym ślubie, pytać Olcię o nasz ślub, ale też pytać, czy pojadą z nami po ślubie od razu do Pragi. Także trzymajcie kciuki, żeby to wypaliło. Może być fajny film wyjazdowy. A few moments later. Dobra, i stało się. Oto zaprosiliśmy. Także macie reakcję na żywo. Olcia zapytana, czy zostanie naszą świadkową. Odpowiedziała. I ja jestem w szoku totalnym. Normalnie kompletnie hit. Się tego nie spodziewaliśmy. Ale oczywiście, że tak. I nie możemy się doczekać, bo to są wspaniali ludzie, nasi kochani. Nasi rodzeństwo takie, nie? Widzimy się na ślubie. Widzimy się na ślubie. O mój Boże. Nawet nie wiedzieli, jak się cieszę. Ja już wczoraj chodziłam taka zestresowana. Już nie może było z nim się rozmawiać normalnie w pewnym momencie. Mam to, właśnie odebrałam moją sukienkę. Jest 16 maja, czyli tak jak miało być. Trochę się na nią naczekałam, ale wygląda tak jak powinna i jestem naprawdę zadowolona, bo teraz się wszystko trzyma i jest o wiele większy komfort. Będziemy nietypowo zapraszać rodziców, bo w sumie już niedużo zostało. Miesiąc i ile? 12 dni? Tak. No. I teraz paliśmy na pomysł, bo moja mama chciała pączki od nas. To robimy pączki, będziemy ich pączkami zapraszać. Oczywiście zaproszenia też będą, ale pączusie... No. Coś specjalnego. Rozgrzewamy sobie tutaj olej, jeszcze chwilę. A w piekarniku jeszcze są pieczone.
O, tutaj mamy dla naszego świadka, czyli brata Łukasza. Kupiliśmy taki zestaw piw ze skarpetkami. Takie zaproszenie. Tutaj nam przyszły prezenty dla naszych świadków. Misja wykonana. I z przodu będzie data. Jest data. Ona jest bardzo jaśniutka. Dla rodziców. I tutaj zrobimy sobie jakieś ładne zdjęcie, będzie nasze zdjęcie. Ale to jest prześliczne. Może tak nie wygląda na nagraniu, ale na żywo jest o wiele ładniejsze. Oglądamy dzisiaj salę, jest 22 czerwca, także w sumie za 28 dni jest ślub. I w końcu tutaj dotarliśmy, także jest to większe niż myślałam naprawdę. Gigantyczne. Idziemy właśnie oglądać samochód. Także... Zobaczymy, jestem mega ciekawa, bo on chyba będzie już przygotowany. O, stoi. Ale czad. Ale ślisze, co? Czerwca. Czas w Rybniku był na tyle taki zabiegany, zorganizowany, że nawet nie było tak naprawdę kiedy wszystkiego nagrać. Mieliśmy dogrywać, miały duże plany, ale byliśmy tak zabiegani. 22 czerwca, tak jak mówiliśmy, był to dzień, w którym zobaczyliśmy salę, dogadaliśmy tam to nasze menu, ale nasze mamy zdecydowały, że... Może przydałoby się jeszcze... przedłużyć troszkę tak. Nasze przyjęcie i dogadały się, że dodamy sobie jeszcze zimną płytę do tego wszystkiego, więc będzie zimna płyta i na zakończeniu taka ciepła kolacja, ona już będzie płynna, będziemy to mieć w formie bufetowej. Rozwieźliśmy zaproszenia po rodzinie Łukasza, mojej rodzinie rozdaliśmy w urodziny mojego taty, czyli dzień później. Jesteśmy w szoku, bo każdy dostał do ręki. Myśleliśmy, że komuś trzeba będzie przekazać tam gdzie indziej, żeby to odebrał albo przekazał, ale nie. Okazało się, że daliśmy radę wszystkim. Tyle chcieliśmy powiedzieć, że jeszcze jedliśmy obiad w tym miejscu, gdzie będziemy mieć ten ślub. Ale film możecie już oglądać na kanale, tak. On już wpadł, także kilka filmów do przodu. Ja tylko powiem, że współczuję mojemu bratu, który jest świadkiem, bo on ma teraz... Aktualnie ma najwięcej załatwiania i najwięcej na głowie. Dzisiaj dosłownie wysłaliśmy mu listę z rzeczami, które trzeba gdzieś tam ogarnąć, pamiętać, bo to jest tak, że część rzeczy jest u mnie, przed ślubem musi być przewieziona do Łukasza, żeby potem o tym wszystkim pamiętać. Jakieś kwiaty, wstążeczki, jeszcze różne elementy. Jeszcze ma wódkę do załatwienia, bo to jest na jego głowie. Sorry, Dawid, jesteś na miejscu, więc... Chyba tyle. Tyle. 19 kwietnia. Kwietnia, co ja gadam? Lipca, ja jeszcze śpię, albo jestem... Byliście chyba Wielkanoc. Tak, no. 19 lipca jest czwarta, także zbieramy się na poziom. Jest o 5.20, na szczęście... Szymon nas podwozi. Z czego ja się bardzo cieszę, bo mamy naprawdę dużo bagaży. No, Olsia z Arkiem mają dzisiaj z nami wyzwanie, musieli tak wcześniej wstać, ale piją sobie już kawkę. Siema. Dzień dobry. I co, daliście radę? No jestem, że daliśmy. Jest stabilnie. Dobrze. Także to tyle i widzimy się, że w Rybniku tam będziemy na śniadanku. Oh, yeah.
Jesteśmy na miejscu. Dojechaliśmy planowo, teraz mamy sobie 9.20, jesteśmy już w tu i teraz, zaczynamy od śniadanka, potem będziemy załatwiać resztę rzeczy. Był trochę trudny wybór i wyobraźcie sobie tosty, na które jeszcze tak długo mam ochotę. Jechaliśmy z tak daleka na tosty, a ich nie ma. Jesteśmy, bo nie wiem czy powiedziałam, w tu i teraz, także na kanale już jest film z dawna, ale i tak myślę, że będzie pojawia smacznie. Pojawia się w prawym górnym. I czekamy już na jedzonko i potem wam już będziemy bardziej pokazywać znów tak content weselny. Co robisz? Czemu taki zoom jest? No. Dobra, okej, bo tam już nie... Będzie Inka i opowiedz. Jasne. Okej, dobra. Dotarliśmy. Jesteśmy w końcu. W sumie nawet nie jest tak źle, bo zjedliśmy śniadanie. Jest 10.48, mamy walizki, alkohol w samochodzie. Czemu się chowacie? No, nie chcieliśmy wyjść także. I zaraz zobaczycie jeszcze więcej, bo pojedziemy do miasta, ale najpierw kawa. Kolejny etap naszej misji. Teraz idziemy sobie już z alkoholem i z innymi gratami, bo trochę mamy tego do zabrania. Ty jesteś taka cwana, bo tego nie taszczysz, tylko ja z Arkiem. Patrzcie, jak ładnie to się nazywa. Mamy godzinę 15.30, czyli w sumie nie jest źle. 40, bo... No 40. No. I jedziemy już po naszą fotograf. Ona miała pociąg z Rzeszowa do Rybnika. Nawet szczerze nie wiedziałam, że tak jest, ale super, bo dzięki temu my możemy podjechać do Rybnika, do centrum, a nie właśnie do Katowic. Także jedziemy sobie po nią. Jak będzie chciała, to też się wam tutaj może później pokazać. A na pewno wam ją tu zapromujemy, bo robi przecudowne zdjęcia. Ojciec z Arkiem zostali u Ady, bo też już są zmęczeni, chcieli też wziąć prysznic. Wstanę bardziej, się im nie że będziemy siedzieć. Ale poszliśmy jeszcze na lody z polecajki moich rodziców do takiej lodziarni Angelo. Mieli jeden smak bez cukru, ale bardzo smaczny. Ja się cieszę, bo jeden, ale porcje giganty. 6 zł, gałka, jak jakieś dwie. I smak. Olcia i Jarek też byli bardzo zadowoleni. Dość tego, jedziemy po Paulinę, także do zobaczenia chyba jutro. Moi drodzy, nie wiem czy Ada o tym wie, ale u nas jest przynajmniej taka tradycja, że raczej klatki są postrojone, jeżeli ktoś bierze ślub. Więc ja zostałem tutaj wmanewrowany w strojenie klatki na własny ślub przez moją kuzynkę i mojego brata świadka. To ja. Także ja dmucham balony, a oni stroją. Jest 21.19. Ciekawe, kto jest skończony. Tak to się kończy. The next day. 20 lipca. Ojejku, mój głos. Co już dziś? Jeszcze trochę zaspany. Bo mamy 4.50, czyli jest trochę szybciej niż myślałam. Obudziłam się pół godzinki szybciej niż zakładałam, ale to dobrze, bo chciałam zrobić trening. Czas teraz na trening, potem zjem śniadanko, przygotuję śniadanko dla gości, dla świadków, dla fotograf. I o 7 będę miała włosy, także zaczynam mój poranny trening, bo ja tego potrzebuję o poranku. Wczoraj w ogóle nie ćwiczyłam, tylko trochę pochodziliśmy, też niedużo. Muszę troszeczkę wyrzucić z siebie wszystkie te emocje i ten trening no, na pewno dobrze mi zrobi. I oczywiście na ten moment ja nie wierzę, że to jest 20 lipca, to jest niesamowite. Jest 5 lat jak jesteśmy razem, kilka godzin dzieli nas od ślubu. Ja nie wiem, czy chcę się płakać, czy nie, czy skakać. Niesamowite, jakie to jest uczucie. Jest godzina 7 i już mamy tak zdjęcia robione, detali i jest Natalka, która będzie robić włosy. Zaraz będą włosy i tutaj się dzieje troszeczkę. I nadszedł ten dzień. Mamy godzinę 7.30, ja jadę zaraz po Paulinę. Nie wiem, czy pojedziesz ze mną. W sumie mógłbyś jechać, jeżeli nie masz nic do ważnego do roboty. Szczerze mówiąc, nie wiem. Mamy już wszystko w sumie przygotowane, czekamy na zdjęcia. Trochę się stresuję. Dobra, nadszedł ten moment, będziemy się zaraz przygotowywać. Na razie mamy koszulę, skarpety i zobaczymy, co tam dalej. Dawid, gotowy jesteś? Sekundka. Ale już jestem w trakcie. Paulina, już też działa? Też, siema. Mamy godzinę 8.37. Fryzurka już jest pięknie zrobiona. A teraz makijaż.
I zaraz będzie Paulina znowu. Znowu będą zdjęcia. Jest stresik? Chyba nie, chyba na razie nie, no. Tak się wydaje. 9.42, mam już zrobione włosy, mam zrobiony makijaż. I zaraz się będę powoli ubierać, będą moje przygotowania, Łukasz jest już gotowy, pewnie około 10.30 będzie już u mnie. Także czas iść po sukienkę. Jedziemy właśnie po Adę, 10.20, jedziemy po Adę. Wszyscy mają lekki stresik, mnie doszedł delikatnie przeszło, nie wiem jak to być. Ja już w sumie się nie stresuję w ogóle. Zaczynamy od zupy pomidorowej. Mamy kluski, pire ziemniaczane z oliwą truflową, sztrucle wegańską, z tego co wiem, i pieczonego bakłażana. Nadziewanego pieczarkami. Tak, tutaj mamy marcheweczkę i tam mamy jeszcze jakąś sałateczkę. Jest i jeszcze gdzie jest czerwona kapusta. O, u Olci na talerzu, patrzcie. Jakieś mięsko, bo mamy dwa mięska, rolada i... Utko skaczki, tak. Poczekaj, teraz. Jesteśmy już w Katowicach i idziemy robić zdjęcia, mam już trampki. Tutaj i patrzcie na mnie, mam skarpetki i mam już trampki i jest dziwnie. Dobra, czas na serię pytań. Zobaczymy, jak bardzo się znacie. Dobrze. No to pierwsze pytanie. Gdzie byście chcieli najbardziej wyjechać? Gdzie Ada by chciała najbardziej wyjechać? Łukasz. Proste, do Stanów. Okej, okay. Stany. Zgadza się? Dobrze. Ulubiona restauracja Ady? Chodzi o Wege Miasto? No, jest to moja ulubiona restauracja. Dobra, a Łukasz, jaką ma? Właśnie, to jest trudne. Teraz nie wiem, czy iść w taką chamską restaurację, czy iść w coś bardziej fancy. Nie mam ulubionej. No właśnie, dlatego mówię. To jest najtrudniejsze pytanie świata. Kolor oczu, proszę. Niebieskie. Zielone. Bez zawahania, nie? Ale to bez zawahania, my się sobie dużo w oczy patrzymy. No właśnie. Szybka ocena pad thaja ślubnego. Ja jestem w szoku. Bardzo dużo cebulki prawnej. Bardzo dużo orzechów i tak? W ogóle jest smaczny, naprawdę. I ta kapusta jest mega. Aż jestem ciekawa, ile Dawid za niego zapłacił, bo nawet nie wiemy, ale fajny jest. Słodziutki, super. I miejsce w Galerii Katowickiej, naprawdę. No. Ile? 21 zł. Tak, tanio? No co ty? Wino i torebek. To jest zaraczanka. Warto stawiać podczas ślubu na swoje, naprawdę, także nie bójcie się podejmować decyzji. Pamiętajcie, że ślub to jest wasz dzień i że ma być takim waszym odzwierciedleniem. My mamy cudowną fotograf Paulinę, która wprowadza niesamowitą atmosferę do tego wszystkiego. Mamy cudownych świadków. Tak, brata Łukasza, który nam tyle załatwił, cudowną świadkową, która przejechała tak dużo kilometrów, żeby nas wspierać i jest nasza rodzina, także jest przecudownie.